Siemanko, z tej strony bracia malczyńscy i trener Grzegorz Szulisz-Szulakowski. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będziemy typować walki FMMA 5 i taki konkursik. Zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję. I kto z was trafi wszystkie walki poprawnie? Tak. Kto według was wygra i po gali sprawdzimy, czy to się potwierdziło. Dostaje od nas taką podpisaną przez nas koszuleczkę Team Malczyński. Także piszcie teraz w komentarzach. Dokładnie. Swoje. I 26 walczymy na FMMA 5, więc wchodźcie do... w opisie. Jedyny działający link do wykupienia gali FMMA 5 w opisie. Link macie, pierwszy link. I my przechodzimy bez zbędnego gadania do obstawiania. Super FMMA 5 już 26 listopada. Okay. Jaka piękna sprawa, jakbyś z nami nagrywał od lat. Października. A no prawda. Dobra. Pierwsza walka, Hasy kontra Olech. Z informacji, które wiem i tylko z tych informacji, Hasi jest świetnym karateką, czyli kopie, uderza. Mega czasu teraz spędził na podszkalaniu brazylijskiego jiu-jitsu w Dubaju. Olech jest bokserem, więc będę wnioskował, że Hasi wygra, ponieważ no, jest bardziej przekrojowy. Dobra, pierwsza waleczka Hasi, Olech. Obserwowałem Hasiego w pierwszej walce, bardzo dobrze się zaprezentował. Olecha niestety nie obserwowałem, nie wiem, wiem tylko, że wywodzi się ze stójki. Aczkolwiek myślę, że tutaj kto kogo obali, wygra tą walkę. Obstawiam tutaj jednak na Hasiego. Według mnie też właśnie Hasan będzie miał przewagę z racji tego, że uderza takie kolek, ale dodatkowo kopie i podszkolił parter, także Hasan. Krycha kontra Kasti. Tutaj kompletnie nie wiem, jak to może się potoczyć, bo z tego co wiem, Kasti ma bardzo ciężki łeb, nie da się, ciężko go osadzić. Ciężko. Krycha mega ciężko trenuje, mega długo. Jeżeli miałbym postawić miliard złotych, to postawiłbym na Krychę, ale według mnie jest to 50 na 50, tam się wszystko może zdarzyć. Podkreślę, że ostatnio Krycha delikatnie mi podpadł. Wiem, że to oglądasz, wariacie. Dobrze wiesz, o co chodzi. Tutaj, no jak wiadomo, Krycha trenuje pod okiem jednego z najlepszych trenerów w Polsce, czyli trenera Kościelskiego, pod okiem trenera Kościelskiego FMA Anko z Poznań. Nie mam pojęcia tak naprawdę, gdzie trenuje jego rywal. Wiem właśnie, jak tutaj Dawid powiedział, że ma bardzo twardy, mocny łeb. Jest charakternym chłopakiem, ale jednak z tego względu, iż wiem, jak trenuje Krycha, tutaj stawiam minimalnie na Krychę, więc wygrana dla Krychy. A według mnie tutaj delikatna przewaga zasięgu rąk Krychy chyba. Kasty ma duże łapy, ale chyba troszkę krótsze. Pewnie będzie w zwarciu silniejszy, tak mi się wydaje, przez to, aczkolwiek też się może spompować szybko, bo no, tak jak powiedziałem, te łapy ma krótkie, ale duże. Więc wydaje mi się, jak miał stawiać hajs, no to też na Krychę. To Ewelona kontra Monika Godlewska. Kompletnie nie wiem, jak zachowują się obie zawodniczki, nie wiem, jak ciężko trenują, ale oglądałem w jednym z programów Ewelonę, także stawiam na Ewelonę. Waleczka kobiet, Ewelona i kontra Godlewska. Nie wiem, jak trenuje ani jedna, ani druga przeciwniczka, rywalka, jak powiedział właśnie Dawid. Tutaj jednak bym stawiał na Ewelonę, bo widziałem, na co ją stać w programie, tak jak tu Dawid z boku powiedział, więc Ewelona, myślę, że to będzie, nawet podejrzewam, pierwsza runda, tam się rzucą jak dwie kociary na siebie i będą po prostu machały strzały i jakiś strzał siądzie. Ewelona. A ja widziałem właśnie, że Ewelona trenuje pod okiem Policz Zombie Wrzoska. A tak, rzeczywiście było, dzisiaj też widziałem na Instagramie. No, dokładnie. Więc no... Dobre przygotowanie, więc też bym stawał na Ewelonę. Aczkolwiek no, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, bo... Nie przewidzisz, co się stanie. Okej, walka numer 4. Nie będziemy tu lajkować własnych postów i przybijać sobie samemu piątki, bo jest to moja walka z Olejnikiem. Także wszyscy chcemy, abym wygrał. Dokładnie. No to nie będziemy tutaj, mówię, przybijać. Plan jest, trzymamy się planu. Jeżeli pan będzie wykonywany w 110%, w 110%, to wszystko będzie po mojej myśli. Nie ma co kogo... No. Będzie wiecie, dobrze. Nie ma co kogo wiecie, skreślać. O co chodzi. Nie ma co kogo skreślać. Następna walka. Okej, kolejna walka i Samura Phoenix. I tutaj, z tego względu, że... Nie chcemy nikogo dołować przed walką, bo wiemy, że takie słowo może i pomóc, i zaszkodzić. Jednemu czy drugiemu, także nie wypowiadamy się, kibicujemy. Dajcie dobrą walkę dla oka. I niech wygra ten, który będzie lepszy do niego. Niech wygra lepszy, dokładnie. Lecimy dalej. Lubię jednego i drugiego, niech wygra lepszy, obydwaj. Charakterne chłopaki, wzięli się za robotę. Więc dobra walka, panowie, oby zdrówko dopisało, bez kontuzji, niech wygra lepszy. Okej, kolejna walka, jest to walka Super Freak Fight, Crushfield kontra Mini Mike. Ciężka walka do wytypowania. Mega ciężka. No z tego, co słyszałem właśnie, no to Mini Mike jest bardzo silny.
I zresztą widziałem to w jednym z filmików, gdzieś tam przy wyciskaniu i tak dalej, także no może zaskoczyć, jeżeli skróci dystans i złapie Kruszwila, więc... Wiemy, kto trenował, Minimajka. Tak, dokładnie. Ostatnio robiłem tutaj z jednym z trenerów Minimajka. Także to wiem, było ciężko. Było ciężko, także wiem, że jest w dobrych rękach. Nie wiem, kto trenuje Kruszwila, aczkolwiek też widziałem, że się tam przykłada, więc no tutaj 50-50. Ja myślę, że no jak tutaj... Marcin powiedział, mini Mike bardzo silny, potwierdził to mój kolega, który z nim trenował. Ogarnięty chłop, czyli mini Mike jest pod dobrym okiem. Wiem już mniej więcej jaki ma plan, więc ja tutaj stawiam jednak na mini Mike'a. A ja myślę tak, jeżeli ktoś wygra tą walkę przez stójkę, to wygra to Kruszwil. Jeżeli uda się mini Mike'owi obalić, to już do końca wygra mini Mike. Jeżeli miałbym stawiać miliard złotych, postawiłbym na mini Mike'a, ponieważ wiem jak to jest coś tam ogarniać w stójce, ale jednak jak ktoś potrafi zapasy i cię obali, to jest mega ciężko, także miliard na mini Mike'a, jeżeli miałbym stawiać. Kolejna walka... Mam takie pieniądze, masz wreszcie. Nie mam, może będę miał. Kolejna walka, Marcin Malczyński kontra Adbuster. Wszyscy chcemy, aby wygrał. Tu niech wypowie się Szuli. Tak, no wiadomo. Ciężkie zadanie, jak i dla jednego, tak i dla drugiego. Ja muszę tutaj powiedzieć, że Marcin tutaj bardzo mocno przygotował się do treningów. Myślę, że jest on bardzo dobrze przygotowany. I mamy plan, mamy jaki plan główny, taki plan awaryjny. Jeżeli główny nie będzie szedł po mojej myśli, przechodzimy do planu awaryjnego. Który z tych planów myślę, że siądzie, nie mówię, że na pewno, myślę, że siądzie. Plan będzie wykonywany w 110%. Już ja się o to postaram, o dobre nakręcenie przed walką w szatni. I tutaj stawiam, wiadomo na kogo. Bonus BGC kontra Marcin Najman. L-Testosteron Najman. Niech jeszcze raz zacznie Szuli. Jak wiemy, Bonus wziął się ostro za siebie, schudł bardzo dużo kilogramów. Bonus jest z jedną, jak już powtarzałem gdzieś jakiś czas temu, jedną z najpozytywniejszych mordeczek, którą spotkałem na swojej drodze. Nie da się go nie lubić. Nie da się go nie lubić. Jest naprawdę pozytywna mordka, ma w sobie mega dużo pozytywnej energii. Ale wiadomo, Marcin Najman, można go lubić, można go nie lubić. Ja tam osobiście nic do niego nie mam. Jest to chłop naprawdę o złotym sercu. Bardzo dużo pomaga. Pomaga właśnie. Organizuje charytatywne mecze. Nie wiem, czy wiecie, ale z wielu swoich zawodowych walk swoje garże przeznaczył na chore dzieci, więc to mu się naprawdę bardzo ceni. I tutaj musimy wspomnieć o tym, że Najman trenuje już ponad 20 lat i myślę, że jednak jak na dzień dzisiejszy dla Bonusa jeszcze troszeczkę za szybko, chociaż jestem za Bonusem, mam nadzieję, że mnie tutaj zaskoczy i wygra tą walkę, ale jeżeli miałbym stawiać pieniądze, Najman, czyli rozum Najman, serce Bonus. Bardzo bym chciał, żeby Bonus wygrał, aczkolwiek no zobaczymy, czy to jeszcze nie za wcześnie dla niego. No. Wszystko się może zdarzyć. A ja tak samo jak przy walce Kasiusza z Polakiem miałem takie dziwne wrażenie, że coś tam się stanie i ten cud się wydarzył, potem jednak odwołano go. Odwołali cud. To tutaj mam wrażenie, że ten cud również się wydarzy i wygra Bonus. No a wszystko się może zdarzyć. Tak prezentują się nasze typy. Jeszcze raz dzięki za to, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, pay per view z naszego linku, pierwszy link, z naszego opisu, pierwszy link w opisie. Pamiętajcie o konkursie do wygrania. Tak, każdy teraz wbija. Team Malczyński. I słuchajcie, teraz taka osobista prośba ode mnie. Wbijcie teraz do Szulego na Instagram. Poświęcił nam naprawdę masę serca, masę uwagi, masę czasu. Nie musiał tego robić. Wbijcie, zostawcie mu jakiegoś followa, jakiegoś lajka. Obserwujcie, bo tam jest o wiele więcej. Dokładnie. Też będzie relacja z tym, a właśnie u niego. Także jeżeli chcecie mieć wszystko z pierwszej ręki, to tam będzie Szuli z telefonem i będzie wszystko nagrywał. Jeszcze raz dzięki i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, siemano.